Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, kontynuujemy naszą rozgryweczkę i tak, już z samego początku ewidentnie musimy się opróżnić, jakkolwiek to brzmi. Jakie plany na dzisiaj? Plany na dzisiaj mam bardzo różnorakie, ponieważ możemy zrobić manipulator DNA i chyba nawet zrobimy go już w tej chwili. A co mi tam? Zróbmy go już w tej chwili. Zabrałem tam jeszcze korę z tych drzew z naszego biopseudodomu. No w sumie możemy to już w tej chwili zrobić. Dobra. Nie wiem dokładnie co to jest, dlatego na razie postawimy to tutaj. I zobaczmy. Nie, na razie rozbieramy to. Genetic Engineer. A zresztą jakkolwiek to się wymawia. Ile mamy prądu? Mamy dostępne tylko 107... Nie, to jest dużo. To jest dużo. 107 kWh mamy dostępne. A to ile zżera? 117,5. Ej, no to nie mamy innego wyboru, jak zrobić kolejny generator. Pręd uranowy jeszcze 2 sztuki. Nie wiem, czy będziemy mieć tyle nawet surowcy do tego. Ale dobra, zaraz zobaczymy sobie. To sobie oczywiście zrzućmy. Kobalt nie, magnez nie, krzem. Krzem też sobie, chociaż kobalt też mamy, to spoko. No dobra, tylko mamy od cholery żelaza, ale o dziwo miejsce jest na to. I potrzebujemy wziąć uran. Potrzebujemy wziąć dużo uranu, żeby zrobić z niego... No właśnie, pręty uranowe, ale... No nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego. No i jest problem. Jest problem. Ja pamiętam jeszcze, że tutaj bodajże przeleciał nam ten nasz kochany surowiec. Jak on się nazywał, nie pamiętam. Osm. O właśnie. Gdzieś tutaj uderzył osm. Tylko czy to się zapisało? Chyba nie. Chyba nie. Zapisywałem na pewno. A osmu nie widać. Troszkę słabo. Myślałem, że on tu będzie, ale ewidentnie się on nie zapisuje po prostu przy wyjściu. Szkoda. Wielka szkoda, bo jednak ten osm by się przydał. Bo zobaczmy sobie jeszcze tutaj, bo na pewno jeszcze walną na środku. I na środku też go nie ma. Czyli się nie zapisał, no. Czyli się nie zapisał. Trudno opłakać. Nie będziemy. Poco loco. Zjedzmy coś przy okazji, bo już ewidentnie głodujemy. Zjedzmy sobie to. I może grzybka? Dobra, niech będzie. Napijmy się i tak. Po pierwsze, co tutaj rośnie? Czy to jest zeolit? Tak, zeolit zaczął wyrastać po prostu tak sobie na mapie. To też jest spoko. Potrzebujemy zrobić rakietę. Rakietę, która pozwoli nam na przywołanie uranu. Czy mamy jakiekolwiek rakiety? Mamy my coś takiego tutaj? Chyba nie. No to irydu mamy trochę. W razie czego jeszcze musimy sobie przejść oczywiście do naszego nowego magazynu na iryd. Czy magazyn, to nie jest magazyn, to jest po prostu wydobywanie irydu. Tak, ten zeolit zaczął po prostu wyrastać tutaj. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, że on tak tutaj się modyfikuje, ale miało być lepsze wydobywanie surowca. Widzę, że wcale nie jest takie lepsze. No lipa. Straszna lipa, tam w ogóle patrzcie, jakiś krzak wyrósł. Tego nie było wcześniej. Tu też zeolit rośnie. Tu też rośnie. Wspinaj się. What? What? Co za secret? Cóż to jest? Wow. Wow, co to za miejsce? Jakieś różne kwiatki. I skrzynie. A
No, akurat silnik rakietowy i8, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Żelazo możemy na razie odpuścić. Oczywiście pręty nam się przydadzą. Nawóz T2 też. Nasiona Lirma również, mimo wszystko to jest bardzo potrzebne nam w danej chwili. No ale kurde, no nie spodziewałem się tego tutaj. Nice. Kolejny pręt. Panie żelazo, proszę opuścić pokład. Nawóz bierzemy. Magnes też. Nawóz 8 to są rzeczy, które są nam potrzebne w tej chwili. Pupka baterii też się przyda. Nawet siarka się przyda w tym wypadku. Dobra, bierzemy i Tuska. Ale wow! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to za dziwne krainy? Tam coś jest, tylko mamy O2. Tam jeszcze się przejdziemy na pewno. Kochani, przejdziemy się na pewno. Tam się przejdziemy na pewno. Kurde, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Naprawdę się czegoś takiego nie spodziewałem. Tyle surowców tam było. Wow. Dobra, czyli tak, mamy już na elektrownię w razie czego sprzęt. To już nam w tej chwili nie przeszkadza. Trochę tytanu, trochę irydu też zapaliliśmy. Co prawda tylko 3 sztuki, ale zawsze coś, ale zawsze coś. 3 sztuki osmu również mamy na kolejną kopalnię. I tak, potrzebowaliśmy super stópki, wybuchowy proszek, 3 butelek wody. 3 butelansy. O, nie wziąłem jednego irydu. Uradu, przepraszam, nie irydu. Dobra. Bo teraz tam chyba super stópek zabraknie, z tego co pamiętam. Ja w ogóle bym mógł już usunąć te elektrownie, bo one dają mniej znacznie. One dają znacznie mniej. Wiecie co? Zróbmy to. Mamy chwilę. Porozbierajmy to. No tu już nie ma miejsca nawet. A naprawdę daje dużo surowcy. Mega dużo surowcy. Mam jakieś żelazo? Nie mam żelaza. Żeby mi to tylko nie poznikało, proszę. Chwilówka. Na sekundę. W sumie to mogę wziąć tu. O, i zrobimy sobie skrzynkę na szybko. Gdzie jest skrzynia? Tu jest skrzynia. Dobra, wszystko wkładamy jak leci. Po tym jak mi ten osm tam zniknął, to już nie chcę ryzykować. Dobra, czysto, czysto. No naprawdę tego, tych super stópek tutaj już tam brakuje, no nie oszukujmy się. Tych super stópek zaczyna brakować. I z czterech mamy jedną. Tyk. Dobra, ale czy mamy żelazo kolejne? Nie mamy żelaza niestety. Musimy wziąć kolejne sztuki żelaza. Akurat żelaza teraz mamy pełno. Naprawdę, na początku to był dramat z tym żelazem, ale teraz to jest po prostu kosmos. Jakkolwiek to brzmi. Tyk. Zabierzmy też stąd wszystko. Rozbierzmy to. Rozbieramy reaktorki. I robimy jeden duży. Tylko wybuchowy proszek. Nie mamy wybuchowego proszku. O tym nie pomyślałem. Cholera. O tym cholercie nie pomyślałem. Wybuchowy proszek to była siarka. Dwa razy siarka i iryt. Dwa razy siarka i iryt. Siareczki tutaj nie ma. Ale siareczka była tu. Pytanie, czy mamy dwie sztuki? Mamy dwie sztuki. Żelazo możemy odłożyć. Akurat. I jeden irydzik. Ciemno jak w dupie się zrobiło w tej bazie w tej chwili. Jak nie ma prądu, to już w ogóle jest porażka. To już jest w ogóle porażka. Na szczęście udało się zrobić to bez prądu. Wiecie co? I w ogóle jakieś lampki byśmy porobili. Bo tu jest naprawdę ciemno. Tu jest naprawdę ciemno.
Tu jest mega ciemno. No i zobaczcie, ile nam się zrobiło super stópek dzięki temu, że zmieniliśmy te reaktory. Mamy tego od groma teraz. Od groma i ciut, ciut. I bezproblemowo w tej chwili moglibyśmy robić kolejne reaktory. Na przykład... Wiecie co, zastanawiam się, czy by zostawić tutaj te wejścia. Czy one są nam potrzebne? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem również, czy nie lepiej byłoby zrobić po prostu wejścia tutaj. Nawet dwóch. I chyba wiecie co? Zrobimy to. Rozbierz duży przedział mieszkalny? Nie. Chcę zrobić drzwi. Żelazo, tytan i krzem. Krzem. Tytan i żelazo. Wow. I wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Po prostu wejście stąd i wychodzimy tu. Dzięki temu odblokują nam się kolejne dwa sloty na reaktory. A tak naprawdę tutaj nie jest nam to aż na to potrzebne. W ogóle co jest potrzebne do szyby? Żelazo i kobalt. Tego kobaltu nie odzyskaliśmy. I brakuje nam jeszcze jednego krzemu. Ohoho. No właśnie. Czy ja ten przedział mieszkalny mogę rozebrać? Mogę. O. I rozbierzemy też i tego. Na szczęście to są tu pojedyncze, więc luksus. No i wydaje mi się, że tak będzie stanowczo lepiej. Nic nie było, to nic nie było, więc to też możemy rozebrać śmiało. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Nie to. No szybciorka. Zbieramy ten krzem. Coś chyba zniszczyłem oprócz tego krzemu, wiecie? Takie mam wrażenie. Znaczy oprócz tego przedziału mieszkalnego. Takie mam cholercia wrażenie. A czemu to się tak zestykowało? Halo? Ej, tak nie może być. To też tak wyszło dziwnie? Nie, to jest ładnie. Czemu to się tak zrobiło? Ja nie chcę tak. Opsa. Co i teraz ładnie? No i teraz jest ładnie. Teraz jest elegancko. Tutaj tak skład i panel główny nam się rozpierdzieli. Ale to chyba nie problem. To chyba nie problem. Niski poziom nawodnienia. Luzik. Damy radę. Woda. Wypijmy. Coś jest w środku. Rozumiem, że to jest w środku, tak? No i panel główny. Ja. O to chodziło. O to dokładnie chodziło. Wiem, że to jest zmiana koncepcji, ale... Bez tego byłoby ciężko. Bo nie mielibyśmy gdzie już składować naszych... nowych... technologii. Dobra. Teraz jest ładnie, tylko nie mamy wyjścia teraz. Jesteśmy zamknięci. Nie. Ten tytan. To nie tu. To też nie tu. Ani nie tu. Rozumiem, że wejście kontynuujemy tu, gdzie było. I w tym miejscu. Po prostu jest przejście tak. No dobra, nie przeszkadza to w ten sposób, więc luz. Luz, luz i orzeszki. Dobra, wyjście jest. I teraz nam to pozwoli zrobić kolejne reaktorro el amatorro. Ale jak wygląda jeszcze nasz stosunek energii? Dostępne 78,9 w sumie kilowatogodzin, czyli nie. To jeszcze nie to. Dwie siarki tam były potrzebne, czyli możemy teoretycznie zrobić jeszcze tylko i wyłącznie jeden wybuchowy proszek. No ta siarka będzie bardzo bolesna w tej chwili.
Dobra, wybuchowy proszek jest. Dwa pręty uranowe. Wydaje mi się, że damy radę jeszcze zrobić jeden, przynajmniej, reaktor jądrowy. O, no i git. No i git, mamy dostępne 410 kWh. Świetnie. Ale tutaj jest potrzebny też wybuchowy proszek. Fuck me. Fuck me. To mi się już nie podoba. Szynkę rozbierzemy. Nie no, ale teraz to mamy tego pełno. Sobie to pozbieram jeszcze przy okazji. Chciałem uran przywoływać, ale widzę, że nie muszę. Egzoszkielet T3. To też bardzo miłe. To też bardzo miłe. Żelazo oddajemy, krzem również oddajemy 3 sztuki. Kobaltu nie mamy. Mamy trochę za to magnezu, który sobie oczywiście też zostawimy. Super stópki też sobie zostawimy. Różne, bioplastik, nie mamy miejsca na bioplastik. W ogóle tu już tak mało miejsca się porobiło, że o matko. Tu jest za mało miejsca. Tu jest za mało miejsca, ewidentnie, definitywnie. Butelka wody. Dobra. Już się zrobił lekki porządek, więc... Nie płakać, wiem o co mu chodziło, spoko. Wiem, że jestem brudas, jeżeli chodzi o umieszczenie bazy i tak dalej. I ogólnie porządki w skrzynkach, ale no, nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. No patrzcie, ile mamy super stópek. No, to jest piękne. Uran sobie zostawimy, jakieś te pierdółki typu nawóz i tak dalej. W sumie też powinniśmy zostawić, ale nie mamy gdzie tego składować. Nie mamy gdzie tego składować w ogóle. Nie mamy. Magnes zostaje. Te nasionka byśmy tu pozostawiali, ale też, kurde, nie ma miejsca. Dobra, zrobię pieprznik. Kurde, no. Tych chwilówek może. Też nie bardzo. No nie wiem. Robimy pieprznik i tyle w temacie. Dobra, po co miałem iść po magnes? Ale przed tym, aż pójdziemy po magnes, pójdziemy jeszcze raz na tamtą stronę, bo widziałem, że tam jest jakiś wrak. Wrak, który teoretycznie może coś skrywać. Tu już sobie irydzik. Tak, jest irydzik. Dobra, jest lepiej. Jest lepiej, jeżeli chodzi o to. Zwracam honor. No, tu jeszcze się nic nie uzbierało. Ale naprawdę nie spodziewałbym się tego, że jest tutaj jakaś łodyga. I że można jeszcze się po niej wdrapać. Dobra, wejście było tutaj chyba, tak? Tak. Tu było wejście. Tu było wejście i mamy dokładnie widok na całą mapę. Ale ja widziałem coś tu. Tu jest w ogóle ta nasza baza, jeżeli chodzi o siarkę. Więc też będziemy mieć blisko, akurat tutaj sobie pójdziemy i pójdziemy po siarkę. Może się nie zabijemy nawet. Może. To jest wielkie morze. A morze jest szerokie i głębokie. Chyba to jest... A nie, to jest po prostu fragment statku. Tak. To jest fragment statku, który nic nam nie da. Boję się, że jak tam wejdę, to już nie wyjdę. No cóż. Sprawdziliśmy to. Co tu się stało? Czemu ja tu jestem? Czemu to jest tak kwadratowo? Wow! Powiedzcie mi, że to nie jest ciekawie. Tu jest cholernie ciekawie. Jesteśmy pod mapą. Tylko u mnie gameplay spod mapy. Nie musicie mi dziękować. Wiem, że sami byliście również ciekawi, co tutaj się znajduje. Patrzę, czy są jakieś skrzynie, czy coś takiego, ale chyba twórcy nie przewidzieli, że ktoś tu może wejść. A nawet jeżeli przewidzieli, to jednak raczej... No, tam nic nie ma już. Raczej nie mieli chyba ochoty
nam dawać tutaj możliwości przechodzenia i nagradzania nas za takie wybryki. Dobra, powietrze, please. Powietrze, please. I lecimy po siareczkę. Tej siarki jest trochę, więc spoko. Jak ta siarka się wydobywa, my sobie oczywiście zrzucimy złom. Krzem tylko wezmę w sumie. Kobalt to w ogóle na razie jest niepotrzebny, więc go zrzucam całkowicie. Ale pomimo to ja bym się jeszcze przeszedł i trochę tej siarki poszukał ręcznie, bo ta siarka występuje, o właśnie tutaj na przykład. I ona się chyba spawnuje, ale nie jestem pewny. Siarka się przyda. Musimy zrobić lepsze wydobycie tego wszystkiego, bo naprawdę, no pod tym względem to my kulejemy. Siarka. Izolit może będzie? Raczej nie respi, ale przynajmniej nie w takich miejscach, co może spaść, z tego co widziałem. Czy my tu byliśmy? Czy my tu byliśmy? To jest dobre pytanie. Hello. Wybuchowy projekt, to co chcieliśmy, to mamy. Dobra, zabieram wszystko na razie. Tu ciemno. Jest chyba aluminium. Chciałem powiedzieć zeolit, ale nie. To nie jest zeolit. To nie jest zeolit. Kobalt. Czy my tu byliśmy? Nie przypominam sobie. A może i sobie przypominam? To jest krzem? Kiedy to jest krzemu? Szkoda, że tak mało to widać. Serio, to jest cholery krzemu. Muszą prawie full eku. To jest lód jeszcze w naturalnej formie, co jest bardzo dziwne. Mega dziwne. Teraz będzie tak, że się zgubię i będzie problem. Gdzie nas to doprowadzi? O! Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. O, skrzyneczka. Kurde, no i weź tu człowieku zeolit. Krzem. Aluminium nie jest tam aż tak potrzebne. Tam jest kolejna skrzynia. Zaraz wyjdzie, że to kolejna lokacja, w której nie byliśmy. I którą będziemy musieli odwiedzić. No i więcej, nasiona nulna. No dobra, no krzem, no zostajesz, sorry memorki. Torki memoreczki. Nawóz. Jeszcze to. Jeszcze to. To w ogóle jest jakiś wrak. Wow. Jak u nas nie było na pewno. Niski poziom tlenu, wiem. Czy da się to zrobić jakąś tą latarnię? Lampa obszarowa, to nie. Radio latarnia, krzem, aluminium, tytan. To fajnie, że zostawiłem wszystko. Krzem, aluminium, tytan. Kapsułka tlenowa. Krzem, aluminium, tytan. Dobra, na razie to zostawmy. Bo ja zaraz zapomnę o tym. Krzem już jest. I tytan. A tu widzę, że jest bardzo fajny właśnie. Fajna miejscóweczka. Da się zmieniać kolor? Da się na pewno. Zielony. Niech będzie zielony. To sobie wypijmy. To sobie weźmy. To też sobie weźmy. Kurde, tyle surowcy. Sorry, panie Lirm. Ale myślę, że to mi będzie bardziej potrzebne. Irytian też zostawię. Hmm.
Serio, sporo tutaj jest tego. Sporo jest miejscówek, a ja tak naprawdę nie widzę zbytnio. Gdzie jestem? To jest w ogóle łączona mapa chyba. Tak. Ewidentnie twórcy dopiero to dodali. Bo jeszcze jest bug z połączoną mapą. Ej, tam nas chyba nie było. Uhu, hu, hu, hu. Góry, doliny, lasy. Góry, doliny, lasy. Dobra, ale to już później. To już później, bo już mamy mało ogólnie czasu, nie mamy tlenu. A umrzeć bym nie chciał z tym wszystkim. A bo to jest powyżej tego. Noż kurde. Noż kurde. Dobra, tlen już jest. Wracamy i może ten zrobimy ten manipulator DNA zrobimy w końcu, bo już tak czekamy i czekamy i robimy go i robimy. I siarki nam co prawda zabrakło, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. No i kolejna siareczka. Dobra, na razie ją wyrzućmy tu, a tu włóżmy surowce. O, i piknie. I piknie. Na razie tuska nie potrzebujemy. Chcę więcej siarki. Trochę też nie pamiętam, jak tam było dojście do bazy, ale chyba tędy. Tak, bo to była ta roślinka, okej. Okej, dobra, już wiem, gdzie jestem. Już wiem. No ale ta mapa wcale taka mała nie jest, wiecie. Na początku myślałem, że ta mapa... Oj, sorki. Ta mapa jest ogólnie mniejsza, ale patrząc teraz na to wszystko, to ta mapa wcale taka mała nie jest. Chyba w końcu coś leci, tak? Czy nic nie leci? Nie, to chyba liście. To chyba liście. Dobra, obfite mamy zasoby. Super stópek to będziemy mieć chyba max. No prawie, dużo się nie pomyliłem. Iryd. Irydu też trochę mamy. Mamy trochę prętów irydowych, więc też spoko. Dużo, dużo siarki. I tak, manipulator DNA. Gdzie ty jesteś? Tu. Super stóp. Super stóp. Bryłka bioplastiku, zeolit. Zeolit i 8. Tak? Aj. Oh is. I rozumiem, że tu możemy sobie coś badać. Tylko co? Nie znaleziono dopasowania. Czegoś nam chyba jeszcze brakuje. Czegoś definitywnie nam brakuje. Czy my to robiliśmy? Biodom T2. Biokopułę mamy na pewno. Laboratorium również mamy. Czegoś nam tu chyba brakuje. Wydaje mi się, że zrobiliśmy za szybko w sumie ten manipulator DNA. Takie mam wrażenie. Zobaczcie, jaka jest różnica między ciepłym tym, a tym. Kurde. Szok. Ciekawe w ogóle, czy my możemy ten podgrzewacz T4 zrobić w domu, czy robimy go na zewnątrz, bo jeżeli na zewnątrz, to się trochę zirytuje. Na zewnątrz. Serio. To po co ja to robiłem? Po co ja taki przedział mieszkalny robiłem? Po co? Po co? A na co? Wow. Dobra, trochę tego ciepła teraz daję. Oj. Ciepło 538 kelwinów. No to jest już naprawdę sporo. Jak wygląda nasza terraformacja? 34,57. No idzie, jako tako idzie. Czego nam brakuje jeszcze? Rozsiewacz drzew. Ciepło. Teraz nam da generator termojądrowy. To jest spoko. To
To jest spoko. Ciśnienie. Ekstraktor rudy, ale dopiero na 38 PA. Nie wiem dokładnie, co to jest za rozwinięcie, ale... No i terraformacja ogólna... Odblokowała nam egzoszkielet T3. Tylko. O! O, tak bez ambicji, powiem szczerze. Bez ambicji. A jak wygląda jeszcze badanie w tamtym miejscu? W ogóle, czy my na przykład możemy dynię, nie wiem, tu włożyć? Nie. Może kwiaty? Nasiona? Nie wiem. Wezmę to. To... I git. Możemy jakoś tutaj to modyfikować. O kurde! Sekwencje genetyczne są na górze, nie zauważyłem tego. Ale byłem blisko. Mutagen, nożnik tlenu 125. Nasiona drzewa... Lifonia. Dobra, mutagen, tak? Co tam było jeszcze? Kora drzewa i nasiona szanga. Kurde, czyli byłem blisko. Byłem blisko. No i robi się sekwencjonowanie i rozumiem, że jakieś drzewo nam się tutaj teraz zasadzi. Czyli nie zrobiliśmy za szybko. Ja po prostu byłem w błędzie. Odostaw żywności, rozsiewacz drzew. To też się przyda. 45 ton, przepraszam. Czyli musimy bardziej teraz iść na roślinki. Musimy bardziej iść na roślinki. No dobra. Dobra. W następnym odcinku to zrobimy, moi kochani, ale... Tymczasem to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter i nie tylko. Trzymajcie się. Hej, hej.